Rekordowa liczba zespołów wzięła udział w jubileuszowym 10. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Dzieci i Młodzieży Tęcza. Przez 3 dni roztańczeni i rozśpiewani uczestnicy festiwalu prezentowali jałczanom kulturę ludową miejsc, z których pochodzą. Dziś w amfiteatrze Ałckiego Centrum Kultury odbył się koncert galowy, w czasie którego zaprezentowały się wszystkie grupy, a w tym roku były to zespoły z Finlandii, Turcji, Ukrainy, Litwy i Polski. Nasz kraj reprezentowało aż 10 zespołów. Koncert poprzedziła tradycyjna parada ulicami miasta. Barwny korowód przeszedł z dworca PKP w stronę ECK-u. Uczestnicy w strojach ludowych tańczyli, grali na instrumentach i śpiewali. Tegoroczna tęcza była bardzo udana, mówi Piotr Witaszczyk, koordynator festiwalu. 10. festiwalu możemy być bardzo dumni. 15 zespołów po raz pierwszy w historii. Nigdy nie było więcej niż 6, a tym razem przeszło 2 razy, przebiliśmy tą stawkę. Przepiękne zespoły, naprawdę bardzo wartościowe, cenne i mam nadzieję, że to nie po raz ostatni aż tyle zespołów gościmy. Wchodzimy w tą formułę, nowy pomysł festiwalu, mamy amfiteatr za mną widoczny. Widzicie Państwo, ile jest publiczności, więc tym bardziej możemy być dumni, że właśnie w Ełku możemy tworzyć właśnie tego typu działania artystyczne. Gospodarzem festiwalu był mazurski zespół pieśni i tańca Ełk. Grupa premierowo wystąpiła z programem z Krosna. Jest to region położony niedaleko naszych gór. Charakteryzuje się właśnie barwnymi strojami. Mamy odmienne, w ogóle pierwszy raz z tego regionu z gór przedstawiamy jakiekolwiek wiązankę. Jest ona bardzo dynamiczna i przedstawia właśnie tamtą kulturę, która była bardzo barwna. Tegoroczny kraj jest właśnie... Wcześniej takiego czegoś nie widzieliśmy. Polskie zespoły są bardzo liczne w tym roku. Nie tak jak my występują, nie wiem, 8 par, tylko po prostu 30 osób na jednej scenie. Jest też na przykład Finlandia i kraje, których nigdy jeszcze nie widzieliśmy, w ogóle inne kultury, których no, trudno jest zobaczyć w naszym kraju, w ogóle jest trudno zobaczyć ich folklor. Wielu wzruszeń dostarczył widzom występ zespołu z Ukrainy. Irina Gutnik, kierownik kijowskiego zespołu, nie kryła radości z przyjazdu do Polski. Nam było dużo przyjemno, publika... Jesteśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ publiczność była nam brawo na stojąco. Widzowie płakali i po koncercie za kulisami dziękowali nam. To było bardzo piękne. Kultura polska i kultura ukraińska są bardzo podobne. Mamy najpiękniejsze kostiumy, mamy dynamiczną muzykę, nawet słowa polskie i ukraińskie są bardzo podobne. Nawet mowa nasza schorza. Muzyczną gwiazdą festiwalu będzie folk band Szepczyna.